Proszę Państwa, dzisiaj odchylenie standardowe. Ciągle jesteśmy w tematyce naszych piłkarzy. Tu jest, proszę Państwa, to co widzimy tutaj, to jest wzór na odchylenie standardowe. Czasami też zamiast SX to jest taką literką sigma oznaczane. Proszę Państwa, odnośnie tego wzoru, ja nie zapomnę, jak zaczynałem swoją nieszczęsną karierę akademicką i miałem zajęcia z pierwszym okiem socjologii. W pierwszej ławce siedział taki przesympatyczny student. Jak on spojrzał na ten wzór, tak popatrzył w was i powiedział: o panie, to już trzeba umieć liczyć. Więc proszę państwa, no tak, trzeba umieć liczyć, ale to spokojnie, krok po kroku przez to przejdziemy. Proszę państwa, czyli tak, widzimy w tym wzorze i tutaj, żeby się obrazu go nie przestraszyć, to idźmy po kolei. Tu mamy x i z kropką, odjąć x średnia, tak? Czyli x i z kropką to już pamiętamy, że to jest środek przedziału x średnia. No przypomnijmy sobie, dla piłkarzy wyszło 184, tak? Czyli oczywiście wszystko można zrobić w jednym zapisie, ale idąc krok po kroku, można sobie zrobić pierwszą kolumnę pomocniczą x jest kropką minus x 7. No i co to będzie? 172,5 odjąć 184, tak? Minus 11,5. No i potem 177,5 minus 184 minus 6,5. 182,5 odjąć 180 i tak dalej, prawda? 197,5 odjąć 184, 13,5. Więc to jest to nasze x z kropką minus średnia, czyli od środka przedziału, od każdego ze środków przedziału odejmujemy wartość średnią. Dobrze, przeżyliśmy. No to drugi krok. Tu mamy do kwadratu. Czyli to, co przed chwilą policzyliśmy, to xi minus x średnia, podnosimy do kwadratu. Tak, minus 11,5 do kwadratu, 132,25. Minus 6,5 do kwadratu, 42,20. I tak dalej, i tak dalej. 13,5 do kwadratu, 182,25. Dobrze, mamy to. Czyli to już mamy omówione, to kolejne. Razy ni. Tak, czyli kwadrat tej różnicy, którą tutaj wyliczyliśmy, mnożymy razy liczebność każdego przedziału, tak? Czyli 132,25 razy 3, 396,75. 42,25 razy 2, bo taka jest liczebność drugiego przedziału, 84,50 i tak dalej, i tak dalej. W końcu mamy 182,25 razy 1. No to oczywiście cokolwiek razy 1 to jest to samo, 182,25, tak? Więc proszę Państwa, to już przeżyliśmy. No i teraz wracamy do początku. Tu mamy sigmę, czyli sumę. Czyli musimy sumować te nasze xi minus x średnia do kwadratu ni. To właśnie można by zrobić w jednym zapisie. Czyli to musimy wszystko sumować, tak? No mnie tu wyszło, Państwa też zachęcam, żeby to sprawdzić, 971,75, czyli tutaj, o już coś możemy w końcu zapisać. W liczniku będzie u nas 971,75, tak? Dzielimy to przez duże n. Co to jest duże n? To jest całkowita liczebność. No my pamiętamy, że tych piłkarzy, których badaliśmy, było 23, tak? Czyli odchylenie standardowe, no to będzie pierwiastek z 971,75 przez 23. No to sobie od razu możemy podzielić. Czyli mamy 971,75, dzielimy przez 23, wychodzi 42,25. I teraz to pierwiastkujemy, albo jak ktoś woli, podnosimy do potęgi jednej drugiej i otrzymujemy tutaj 6,5.